Dzisiejsze Słowo Boże mówi o Słowie Bożym. Czyli dzisiaj słuchamy tych tekstów, które same mówią nam i stawiają przed oczy wartość Słowa Bożego. I usłyszeliśmy przypowieść, jak również jej wytłumaczenie. Bo myślę, wielu z nas staje przed takim dylematem i się pyta, jak to jest, że przecież chodzimy do kościoła, nie wszyscy, ale my, którzy tu jesteśmy, chodzimy do kościoła i słuchamy Słowa Bożego. I jest tak, że widzimy, że część ludzi to dotyka, to słowo, które jest tutaj proklamowane w kościele, a innych zupełnie nie. Jest tutaj swego rodzaju tajemnica i trochę chciał to omówić i odsłonić nam sam Jezus Chrystus w Ewangelii, tłumacząc nam to słowo. Bo zbawienie, bo to o tym tak naprawdę chcemy mówić, bo Słowo Boże jest głoszone w kluczu zbawienia, żeby nas zbawiać. Dlatego jest głoszone Słowo Boże i dlatego jesteśmy zapraszani, aby je czytać, aby to Słowo nas zbawiało. I to nie jest automatyczne. To nie jest tak, są takie automaty na kawę albo na jakieś zimne napoje. Przyjdziesz, wrzucisz odpowiednią kwotę, wyskakuje zimny napój albo wyskakuje kawa. No tak ze Słowem Bożym nie jest. Pan Bóg pyta się o dyspozycję naszego serca. Mówiąc krótko, czy my to serce mamy otwarte i czy chcemy przyjmować Słowo Boże. Bo czasami tak jest, myślę, tego też doświadczamy, że jest w naszym życiu jakieś przywiązanie do grzechu. Wymyślam, taka rzecz prosta. Zawsze ktoś chce mieć ostatnie zdanie. Zawsze odpowiedzieć. Zawsze, żeby było na niego. Zawsze, żeby postawić na swoim. To nie jest postawa ewangeliczna. Pan Bóg zaprasza nas, abyśmy mieli serce otwarte, abyśmy chcieli też innych słuchać. Albo na przykład nie przebaczyć komuś, prawda? Ja mu pokażę. Niech on sobie zapamięta i będzie się ktoś mścił. Też przychodzi Bóg, mówi, nie, to nie jest postawa, do której cię zapraszam. I jeżeli mamy takie serce, które jest przywiązane do grzechu, albo które jest po prostu zamknięte w tym naszym myśleniu, to Słowo Boże, które przychodzi regularnie, jeżeli przychodzimy do kościoła, to Słowo Boże cały czas regularnie przychodzi do nas, będzie rzucane, ale właśnie tak, jak słyszeliśmy o tym w Ewangelii. Padnie na skałę, czyli tam nie może zapuścić korzeni. Albo na drogę, przylecą ptaki i wydziobią je. Że jest jakaś tajemnica, że to słowo właśnie, że to zbawienie nie działa automatycznie. Ja muszę wam powiedzieć, czasami jestem zły, że tak nie jest. Bo bym tak chciał. Przychodzę, wysłucham Słowa Bożego, on automatycznie zmieni moje serce. No tak nie jest. Pan Bóg przychodzi do każdego z nas i zaprasza nas do swego rodzaju zaangażowania. Ale myślę, co tu jest ważne. Zobaczcie, jeżeli jest to Słowo, bo dzisiaj mówimy o Słowie Bożym, czyli o Biblii, również o tym, aby tę Biblię czytać osobiście, samemu, w domu. Warto czytać Słowo Boże. Czasami niektóre osoby mają taki zwyczaj, bardzo dobry i piękny i polecam, że sobie czytają to Słowo z dnia, które jest danego dnia czytane w kościele. Są aplikacje, można pobrać na telefon bezpłatne, bardzo fajnie, ja z tego korzystam, które codziennie można sobie wejść i jest od razu przygotowany fragment Słowa Bożego, który jest proklamowany w tym dniu, żeby sobie to czytać, te słowo. I to jest bardzo dobre. Ale to są zawsze jakieś takie fragmenciki, tak jak dzisiaj z Ewangelii. Mam jakiś fragment Ewangelii z Księgi Izajasza, też jakiś tylko mały fragmencik. A dobrą rzeczą jest też móc tak sobie przeczytać Słowo Boże w całości. I takie zaproszenie. Przeczytaj Biblię. Przeczytaj całą Biblię. Zobaczcie, my, katolicy, niestety nie jesteśmy znani z tego, że znamy Słowo Boże. Ja pamiętam kiedyś, nie wiem, czy o tym już mówiłem, miałem takie doświadczenie, chodziłem po domach, chodziliśmy we dwóch, ja byłem w habicie, ubrany jak zakonnik, normalnie pochodziliśmy po domach z taką misją głoszenia dobrej nowiny. Byłem z drugim
mężczyznom, osoba świecka. No i pukamy od drzwi do drzwi, żeby tym, którzy otworzą i będą chcieli nam poświęcić 5 minut, ogłosić Królestwo Boże, że Bóg ich kocha, że Pan Bóg ma miłość do człowieka. I pamiętam, jak dziś otwiera taki pan w starszym wieku. Ja pytam, mówię, miałem Biblię pod ręką, pod pachą i mówię, przepraszam, czy ma Pan chwilę, chcielibyśmy porozmawiać o Panu Jezusie. A ten pan się tak obraca i krzyczy do żony, przypuszczam, że była w kuchni, krzyczy, Maryśka, Świadkowie Jehowi przyszli. Ja się uśmiałem, mówię, kurczę, Polska, przecież jestem zakonnik, to chyba widać. No nie wiem, mi się wydaje, że zakonnicy znowu nie są tacy nieznani w Polsce, że jak widzisz habit, to nie wiesz, że to jest zakonnik z Kościoła katolickiego. Ja mówię, proszę Pana, mówię, ja nie jestem Świadkiem Jehowy, jestem księdzem katolickim, jestem zakonnikiem. A ten Pan patrzy i mówi, a co Pan ma pod pachą? Ja mówię, no to jest Pismo Święte. No, mówiłem, Świadkowie Jehowie. Dlaczego? Ponieważ Świadków Jehowy, oni też mają tą misję chodzenia po domach, zawsze chodzą ze Słowem Bożym. I też bardzo dobrze Słowo Boże znają. Tutaj ja się kłaniam. Tak samo jak protestanci też bardzo dużo czytają Słowa Bożego. No a my katolicy, się trzeba uderzyć w piersi, prawda? A no. Bo mamy sakramenty w Kościele, co jest wielką łaską, bo w sakramentach Eucharystia, spowiedź, działa Pan Bóg, mamy komunię świętą, adorujemy Najświętszy Sakrament. Cudowne rzeczy. Ale Pan Bóg pragnie być z Tobą w relacji również przez Słowo Boże. Co tu jest pięknego? Moi drodzy, czytając Słowo Boże wchodzimy w relację z Bogiem, z osobą Boga. Bo Biblia to jest jak list, który Pan Bóg napisał do Ciebie. I teraz Pan Bóg już ten list napisał. Czy my go przeczytamy, czy nie, to jest inna sprawa. Ale Pan Bóg ten list napisał i chce z Tobą dialogować. Chce z Tobą rozmawiać. Oczywiście zawsze się rodzi pytanie, no ale skąd mamy wziąć czas? No nie wiem, skąd wziąć czas. Czasu mamy 24 godziny na dobę codziennie, prawda? Każdy tyle czasu ma. Ale muszę Wam powiedzieć, że mnie tak zawsze ujmuje, tak a propos właśnie szukania czasu, jakie to jest wszystko relatywne. Bo jak się patrzy na młodych ludzi, którzy się w sobie zakochają, to jest zdumiewające, że oni jakoś zawsze znajdą czas, żeby się ze sobą spotkać i porozmawiać, prawda? Dziwne. Wszyscy inni biegają, latają, załatwiają 100 tysięcy spraw, a zakochani, proszę bardzo, mają czas dla siebie. Potrafią znaleźć? Potrafią. I to jest klucz. To jest klucz. Jeżeli, ja nie chcę tego mówić jako zarzut teraz w stosunku do ciebie, ale jeżeli ty widzisz, że nie masz czasu w swoim życiu, żeby czytać Słowo Boże, to się zapytaj o swoją relację do Pana Boga. Zobaczcie, przepraszam, ale to samo w małżeństwie. Jak mąż pracuje cały dzień, to niby dobrze, prawda, bo zarabia na utrzymanie rodziny, ale jak on pracuje cały dzień i północy, że go w ogóle w domu nie ma, że przez to też nie ma relacji, mąż albo żona, bo to różnie bywa, prawda, nie ma relacji z tą drugą osobą, w ogóle z rodziną, bo jest taki zapracowany, to gdzieś z tyłu głowy rodzi się pytanie, czy ty to na pewno robisz dla rodziny? Bo jeżeli ja coś robię, to tak jak ja coś robił dla moich braci, ale w ogóle się z moimi braćmi nie spotykał i nie miał z nimi żadnej relacji, bo to dla nich robię, prawda? Tak czasami żona zabiegana, wszystko robi dla, bo to albo mąż, albo żona, prawda? Żona zabiegana, jeszcze tutaj musi zrobić to i w ogóle wtedy nie ma czasu dla męża. To też rodzi się pytanie o miłość. Czy ty mnie naprawdę kochasz? Tak. No to usiądź ze mną na chwilę. Pobądźmy, porozmawiajmy. Dlatego chciałbym zachęcić was, zachęcić do osobistego czytania Słowa Bożego w domu. Nie trzeba zaczynać, nie wiem, 5 godzin dziennie. Nie. Ale może 0,5 godziny raz w tygodniu. Czy w ciągu dnia 5 minut. Bądźmy szczerzy, to mamy. A chcę wam powiedzieć, że to jest bardzo dużo. Że takie zatrzymanie się nad Biblią, żeby wziąć tę świętą księgę, która jest w naszym domu, otworzyć. Może zacząć na przykład od czytania Ewangelii. Jedna po drugiej, potem Nowy Testament. Czasami ktoś mówi, ja nie rozumiem tego, co czytam. Nie szkodzi. Tym się nie przejmuj. Słowo Boże ma moc same w sobie.
Demon, który siedzi na Twoim ramieniu, rozumie, co czytasz i ucieka. I dlatego czytanie Słowa Bożego naprawdę jest cudowne. Ma moc egzorcyzmującą, czyli ma moc wyrzucać złego ducha z naszego życia. I to jest tajemnica miłości, że Pan Bóg pragnie wchodzić z Tobą w relacje w miłości. Pragnie z Tobą rozmawiać. I jedną z tych form jest właśnie czytanie Słowa Bożego. Często, jak rozmawiam z ludźmi a propos chodzenia do kościoła, to właśnie słyszę taki zarzut. Ja Pana Boga nie czuję, nie doświadczam. No dobrze, ale właśnie rodzi się pytanie. A dajesz Panu Bogu szansę? Prawda? No bo jak ja mam doświadczać tego Pana Boga, jeżeli ja w ogóle się nie modlę, nie czytam Słowa Bożego, nie praktykuję sakramentów? To tak jak ktoś mówił, nie wiem, nie doświadczam miłości drugiego człowieka. A pytanie, a spotykasz się z nim? No nie, nie spotykam się z nim. No to tak nie da rady. Prawda, że mówiąc krótko, trzeba dać Panu Bogu szansę. Więc taka zachęta. Zechciej brać Słowo Boże w domu, do ręki i zacząć powoli je czytać, prosząc Pana Boga, aby do Ciebie przemawiał, aby z Tobą dialogował. Ja mam naprawdę wiele doświadczeń w swoim życiu. Miałem pytania do Pana Boga i odpowiedzi właśnie przychodziły mi przez powolne czytanie Słowa Bożego, Nowego Testamentu, Starego Testamentu. Moi drodzy, Bóg jest żywy i pragnie z Tobą rozmawiać o Twoim życiu. Zachęcam i zapraszam do tych spotkań. Mam nadzieję, że będą piękne właśnie z Panem Bogiem poprzez lekturę Jego Słowa. A daj Boże, wtedy będziemy mogli też przynosić owoce, bo to jest pragnieniem Pana Boga, abyśmy przynosili te owoce. Tak jak to ziarno w dzisiejszej Ewangelii. Jedno padło na skałę, nic się nie udało, na drogę, to samo. Ale jedno padło na tą glebę żyzną. To nie o to chodzi, że Pan Bóg potrzebuje tych owoców, ale my ich potrzebujemy. I tego Wam serdecznie życzę. Amen.